Dzień dobry. Witam w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w zborze w Podkowie Leśnej na studium biblijnym poświęconym Bogu jako Stworzycielowi. Tytuł dzisiejszego studium będzie Pan Sabatu. Mam na imię Zdzisław, a wraz ze mną w dyskusji dzisiejszej biorą udział Ala, Witek, Leszek. Ponieważ nasze studium jest namysłem nad Słowem Bożym, nie wyobrażam sobie, abyśmy rozpoczęli je w inny sposób, jak właśnie modlitwą. Dlatego bardzo proszę, abyśmy się pomodlili i zapraszam Leszka do modlitwy. Nasz ukochany Panie, Stwórco nieba i ziemi, pragniemy Tobie oddać chwałę, cześć, uwielbienie w imieniu Twojego Syna, naszego Pana i Zbawcy, Pana Sabatu. Prosimy Cię, aby Twój Duch Święty był pośród nas, abyśmy mogli słyszeć Twoje święte słowo i Twojego Syna, jak przemawiasz przez skarb Pisma Świętego. Tobie niech będzie chwała, cześć i uwielbienie. Amen. 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 W ostatnim okresie studiowaliśmy na tematy związane z charakterem Boga. W zasadzie bardzo trudno określić, jakim jest nasz Pan Bóg. Możemy coś o Nim więcej powiedzieć na podstawie zdarzeń, które miały miejsce i są opisane w Piśmie Świętym. I tak, gdy opisane są dzieje sądu, poznajemy Boga w zakresie Jego sprawiedliwości. Gdy udziela łaskę, to widzimy, że On jest łaskawy. Poznajemy Go też jako Boga świętości, Boga prawodawcę. Ale dzisiaj poznamy Boga w takim ujęciu, które jest dość specyficzne dla Adwentystów Dnia Siódmego. I sądzę, że niektórzy, spoglądając na nas, dziwią się, że my tak zawzięcie trzymamy się soboty jako dnia Starego Testamentu. A przecież w Piśmie Świętym Pan Bóg przedstawia się jako Pan Sabatu. I to zadziwiające gdzie? Proszę bardzo. Jeżeli zajrzymy do Ewangelii, to w każdej Ewangelii znajdziemy opis pewnego wydarzenia, które miało miejsce w życiu Jezusa Chrystusa. Otóż kiedyś, kiedy przechodził przez sabat właśnie, przez łany zbóż i uczniowie Jego zaczęli zrywać kłosy, trzeć je w rękach i spożywać, to ktoś, kto widział to, stwierdził, byli to prawdopodobnie faryzeusze, że to jest niewłaściwe. I wtedy Jezus przedstawił im, że dwie w zasadzie prawdy znajdujemy w tych wersetach, w opisie ewangelistów. Po pierwsze, że to, że sabat jest uczyniony dla człowieka, a nie człowiek dla sabatu. A druga rzecz, że Panem sabatu jest właśnie Jezus Chrystus. To jest zadziwiające, że Bóg objawiony w Jezusie Chrystusie przedstawia siebie na kartach Nowego Testamentu jako Pan sabatu. Ale to jest też ciekawe, że jest tam takie sformułowanie, że w tym tekście, który rozważamy, że sabat, dzień sobotni został ustanowiony dla człowieka. Czy nie odnosicie takiego wrażenia, że jesteście nieraz zniewoleni dniem sobotnim? No wręcz przeciwnie. Sabat daje wolność. Daje wolność przebywania z Chrystusem, wolność odpoczynku, podejmowania właśnie takiej decyzji,
całkowitego zaufania w Jego Słowo, bo przecież Bóg mówi, że 6 dni będziesz pracował, ale 7 dnia jest sabat Pana Boga Twego. Ale przede wszystkim to trzeba doświadczyć. Bóg mówi, doświadczcie mnie. Jeżeli doświadczymy tej społeczności z Bogiem w dniu sabatu, to doświadczymy tej radości, doświadczymy tego, że Bóg nam w szczególny sposób błogosławi w tym dniu. I to jest nasze osobiste doświadczenie, które bardzo trudno przekazać innym osobom, które tego dnia nie przestrzegają. No właśnie, bo myślę, że łatwo ukuć takie sformułowanie, że adwentyści są zniewoleni sabatem, a teraz się promuje wolność. I powstaje takie pytanie, czy czasem nie wybrać sobie jakikolwiek inny dzień, albo ten dzień traktować jako normalnie taki świąteczny dzień. Czy naprawdę adwentyści są tak przywiązani do soboty? Chciałbym się was spytać, czy wy czcicie sobotę? Tak. Pana sobotę. Czy tak powszechnie podzielacie to? Oczywiście. Bo ja nie czczę soboty. Ja czczę Boga w sobotę. Tak. Aha. Dobrze. Ja nie adoruję soboty. My nie adorujemy soboty. Prawda. Prawda? To jest taka myśl chyba bardzo istotna, że centrum naszego życia nie jest sobota, tylko Bóg, z którym mamy przygodę i wolność spotykania się właśnie w sobotę, w szczególny sposób. Oczywiście i szczególny czas, dlatego że Bóg przykazał, nie powiedział, że 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale 7 dnia jest sabat Pana Boga Twego, czyli w czasie wykonywania pracy również możemy myśleć o Bogu, ale jeżeli nie wykonujemy tej pracy, to możemy czytać, rozmyślać, czynić dobre rzeczy, uczynki miłosierdzia, jakie czynił Jezus. I to jest taki szczególny czas spędzania Go blisko właśnie naszego Stwórcy, doświadczenia Go, Jego miłości, słuchania, wyciszenia. Mhm. Powiedziałbym nawet więcej. W sobotę możemy razem z całym narodem Bożym być razem we wspólnocie, przybywać w tej społeczności chrześcijan i razem wielbić Zbawiciela. I takiego przywileju no, nie mamy jakby na co dzień. Tak? Bo z kolei chciałbym zauważyć, że adwentyści muszą być adwentystami dnia 7, a nie adwentystami w 7 dzień. Tak, czy w 7 dniu. A więc chciałbym zauważyć właśnie tą wspólnotę wszystkich wierzących. Tak. Sobota to stwarza możliwości zatrzymania się w pędzie życia. Porozmawiania w rodzinie, ale nawet takiej posnucie stwarza możliwość snucia własnej refleksji nad życiem, nad swoim postępowaniem, przeanalizowanie niektórych spraw. Ale też, że jest to doskonały kontakt z rodziną, właśnie też później w społeczności zborowej. Mhm. To jest naprawdę wspaniały, wspaniały dzień. Ale czy my wybraliśmy ten dzień? Kto go wybrał? Na początku, kiedy Bóg stwarzał nie tylko świat, bo wiadomo, że stworzył naszą ziemię, stworzył Adama i Ewę, pierwszych naszych prarodziców, ale już na początku, kiedy Bóg stwarzał, wiadomo, że stworzył aniołów, cherubów, serafów, kiedy Bóg stwarzał, to już w niebie był ten dzień przeznaczony dla wszystkich istot. Bóg stworzył wszystkie istoty i akurat ten dzień dał odpocznienia. Później tylko Bóg i na kartach Pisma Świętego trzymamy, jak Bóg stworzył Adama i Ewę, to Adama i Ewę, to już pierwsi nasi rodzice spędzali z Bogiem społeczność, mieli w ogrodzie Eden. I tak jest taki piękny tytuł, że od stworzonego raju, znaczy od utraconego do odzyskanego Edenu. I widzimy, czytamy w proroku Izajasza, że na nowej ziemi od sabatu do sabatu będzie przychodził każdy człowiek, aby mu oddawać Panu Bogu chwałę i cześć. A więc to już było od początku. Także widzimy, że Bóg ten doskonały dzień dla wszystkich istot, aby w tym dniu wielbiły Boga, miały z Nim społeczność i dawały Mu chwałę i cześć jako Stwórcy i Panu Wszechświata. Ja może odczytam ten tekst zapisany w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 2 rozdziale.
Tak zostały ukończone niebo i ziemia oraz cały ich zastęp. I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił i pobłogosławił Bóg dzień siódmy i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu. Czyli święcąc ten dzień uznajemy naszego Boga jako Stwórcę. Tak, wiele osób ma problem z tym, skąd pochodzą, jakie są ich korzenie, a chrześcijanie nie mają z tym problemu, dlatego że wierzą w Słowo Boże, że Bóg stworzył ziemię, stworzył człowieka i dał dzień odpoczynku na ten szczególny kontakt z Bogiem i szczególny taki odpoczynek w Bogu. Nie tylko od pracy, ale odpoczynek w Bogu. Więc bezsprzecznie autorem dnia sobotniego, autorem uświęcenia tego dnia, wydzielenia go, przeznaczenia na inne cele, aniżeli te sześć dni, które poprzedzają go, jest Bóg. Ja tutaj mam taką ciekawą książeczkę, którą bardzo szanuję i kocham. Jestem miłośnikiem starych książek, a ta jest z początku XX wieku, więc nie jest taka stara. Katolicki katechizm ludowy księdza profesora Franciszka Spirago donosi nam o tym, informuje nas o tym, że na tej ziemi na przykład mieszkańcy Ormus i Goa święcą poniedziałek, Murzyni w Gwinei wtorek, Mongołowie czwartek, Mahometanie piątek, Żydzi sobotę. A nie tylko Żydzi, bo część chrześcijan również święci sobotę i niektórzy chrześcijanie święcą niedzielę. I między nami istnieje taka kontrowersja właśnie między chrześcijanami odnośnie Dnia Świętego, prawda? Ale podkreślamy bardzo wyraźnie, że autorem Dnia Świętego jest Pan Bóg, ale niektórzy ludzie wybrali sobie inne dni. I w zasadzie tylko środa nie jest wybrana jeszcze jako dzień odpoczynku. A tak każdy dzień w niektórych tam plemionach jest traktowany jako dzień święty. I stąd jest ważny jest ten dylemat, abyśmy rozstrzygnęli, na jakiej zasadzie święcimy dzień sobotni. Tutaj Ala już bardzo interesująco wskazała nam na tekst, który jest najstarszym zapisem. Ale czy mamy jeszcze jakieś inne teksty, które podkreślają, że świętość dnia sobotniego jest ważna i to jest właśnie dzień spotkania z Bogiem? Oczywiście, przecież możemy spojrzeć na miejsce w Piśmie Świętym, gdzie są opisane przykazania Boże, czyli czwarte przykazanie. To jest dokładnie powiedziane, że jest sobota, dzień święty. I owszem, oprócz tego, że to jest powiedziane, to jest dzień święty, podane dokładne, szczególne jakby rzeczy, które trzeba spełniać, w jaki sposób, rekomendacje, w jaki sposób święcić właśnie tą sobotę. Mhm. O sobocie w zasadzie mówi całe Pismo Święte, bo zaczyna się, kiedy Bóg stworzył, o czym już powiedzieliśmy, ustanowił ten dzień święty, oddzielił go i poświęcił go jako szczególny czas dla człowieka, który może wykorzystać na spotkanie z Bogiem. Mhm. Może też wykorzystać na to, by krzewić tą ideę, którą Bóg chciał, aby człowiek miał ten taki szczególny czas do tego, żeby być, cieszyć się wspólnotą. Nie tylko z nim, ale i z drugim człowiekiem. Jeżeli pracujemy przez sześć dni, czasami tej wspólnoty nam brakuje takiej serdecznej, kiedy możemy sobie spokojnie usiąść i porozmawiać, nawet coś dobrego zrobić, bo to Jezus zachęcał do tego, żeby w sabat czynić dobrze, żeby ten dzień był dniem miłosierdzia, że Bóg powiedział, że nie chce ofiary, On chce miłosierdzia. I to na każdym kroku podkreślał, że tak to powinno się rozumieć sobotę. Tak, ale zwróćcie uwagę też, że gdy Dzień Święty został wprowadzony, gdy sobota, siódmy dzień została
ustanowiona świętem, to jest tam takie ciekawe sformułowanie, że Pan Bóg pobłogosławił ten dzień. Co to znaczy pobłogosławić? Jakoś tak szczególnie wyróżnił. Czyli otrzymać coś dobrego. Bóg pobłogosławił ten dzień i oddzielił od tych 6 dni. Bo wiadomo, że pracujemy 6 dni, oddzielił specjalny dzień poświęcony, żeby mieć łączność i społeczność ze samym Stwórcą. No i żeby w tym dniu mu przynosić chwałę, cześć i uwielbienie. A więc specyficzny dzień, doskonały dzień, który Bóg oddzielił od tych pozostałych dni, aby z nim lud Boży miał społeczność. Tak, proszę bardzo. Ja myślę, że pobłogosławił, to może też oznaczać, a szczególnie ja wierzę w to, że tak jest, że Bóg obiecuje nie tylko, jakby cały, no Bóg nie wyznaczył tylko dzień, ale powiedział również, że pobłogosławi wszystkich, którzy będą ten dzień święcili, czyli da w tym dniu pokój, odpocznięcie, pobłogosławi ten czas dla każdego tego, który będzie chciał ten dzień święcić. Zwróć uwagę, że błogosławieństwo to nie jest termin świecki. To jest termin taki z kręgu właśnie religii. I oznacza on w uroczysty sposób zwrócić się o łaski Boże, o życzliwość Bożą, o łaskawość Bożą. I Pan Bóg powiedział, że osoby, które ten dzień święcą, są pobłogosławione, więc obdarzone łaską Bożą, życzliwością Bożą. Zwróćcie uwagę, że to określenie błogosławieństwo zostało już wcześniej 2 razy wspomniane. Zauważyliście, że w opisie stworzenia 2 razy Pan Bóg pobłogosławił. Co pobłogosławił? Zwierzęta, pobłogosławił ludzi i pobłogosławił dzień święty. Nad całą przyrodą spoczywa życzliwe oko Boga, nad człowiekiem i nad dniem 7, gdzie możemy się spotkać z naszym Bogiem. Wiele ludzi właśnie twierdzi, że sabat otrzymali Żydzi, że to jest sabat to dla Żydów, a dla nas to już nie. Ale tutaj z tych pierwszych wersetów widzimy, że to nie dla Żydów, tylko dla człowieka był przeznaczony ten sabat. A ja wcześniej chciałbym się jeszcze odnieść do wcześniejszego pytania. Dziedzisławie, zapytałeś, czy czujemy się niewolnikami sabatu. Tak. Ja przekornie powiem, że tak i że nawet pragnę tego czuć się niewolnikiem. Bo co to znaczy być niewolnikiem? To znaczy być uzależnionym od czegoś, nie? Czyż nieprawda? No tak. A w tym wypadku jesteśmy uzależnieni od Boga, od łaskawego, życzliwego, dobrego Boga. Czy można powiedzieć, że jeżeli ktoś lubi sport, to jest od niego uzależniony? Jak ktoś lubi to? Tak. Tak, jak ktoś lubi spędzać czas z przyjaciółmi, jest od tego uzależniony, to jest niewolnikiem tego. I o wielu takich rzeczach moglibyśmy nawet dobrych powiedzieć, że jesteśmy od nich uzależnieni. Ktoś z zewnątrz może tak to odbierać, ale osoba, która jest związana z tym, z kimś, z czymś, tymi więzami takimi emocjonalnymi. Daje to wolność. To daje wolność i przyjemność. Właśnie, ja teraz tak samo odbieram sabat, że ja nie mogę się obyć bez sabatu, bo daje mi to dużo radości i odpoczynek jest mi też niezbędny, szczególnie po ciężkich, trudnych dniach pracy. Ale jest tam wiele innych rzeczy, które w ten sabat mogę jeszcze robić, na które zazwyczaj nie znajduję czasu. I jestem do tego uzależniony, bo ja czekam na to, że ten na sabat, kiedy będę mógł skorzystać z błogosławieństw, które on ze sobą niesie, o których pewnie jeszcze powiemy w czasie. Ale Pismo Święte podaje, że od początku toczy się walka pomiędzy takimi dwoma filozofiami. Jedna to jest wybranie Boga jako mojego ojca i przywódcę, a druga siebie samego i swoje zdanie. Wykreowanie odnośnie siebie. Tak, i tego, co ja myślę, że jest najlepsze. Także ofiara Kaina i ofiara Abla. Tak. Czyli Abel usłuchał dokładnie głosu Bożego i złożył ofiarę taką, jaką Bóg pragnął, a Kain złożył według swojego serca, do najlepszych nawet intencji. I odnośnie właśnie tego święcenia dnia, że każdy myśli, prawda, że inny może święcić każdy dzień oprócz sabatu. I ja myślę, że najważniejsze jest to, jaka jest w tym względzie wola Pana. A Bóg tę wolę objawił w swoim doskonałym zakonie wolności, jak pisze apostoł Jakub. Czyli pamiętaj,
abyś odniósł sabatu, abyś go święcił. I my musimy postępować nie, znaczy powinniśmy, myślę jako chrześcijanie, nie według, jak Jeremiasz mówi w 11 rozdziale i w 9 wierszu, według uporu swojego złego serca, ale według, tak mówi Pan, tak jak Jezus postępował, tak mówi Pan, napisano. Proszę bardzo. To Boże błogosławieństwo nie tylko zostało przez Boga stanowione dla narodu izraelskiego wybranego, ale to Boże błogosławieństwo czytamy w Słowie Bożym w proroka Izajasza, 58 rozdziale, że to błogosławieństwo też będzie spływało na pogan, a więc na wszystkich ludzi. Bóg pragnie, aby ten święty dzień był Bożym błogosławieństwem dla wszystkich ludzi, którzy żyją na tej ziemi. Bóg pragnie z każdym człowiekiem mieć społeczność i łączność, aby każdy człowiek mógł mu oddać chwałę, cześć i uwielbienie. Chciałbym na poparcie przeczytać Słowo Boże z proroka Izajasza. Zanim Leszek znajdzie ten fragment, to ja chciałbym też zwrócić uwagę na tekst z Galacjan, z 3 rozdziału, z 7 wiersza. I tam jest wyrażona taka myśl. Zrozumcie zatem, że ci, którzy polegają na wierze, są synami Abrahama. Amen. Tutaj ta wiara jest tym lepiszczem, tym punktem łączącym epokę Starego Testamentu i Nowego Testamentu. Jeżeli masz wiarę Abrahama, to jesteś potomkiem Abrahama. I w ten sposób układa nam się całość staro- i nowotestamentowa, cały okres starotestamentowej i nowotestamentowej w jedną taką jedność. Ale pozwólcie, kochani, bo obawiam się, że dużo czasu poświęcamy tym pierwszym zagadnieniom. Chciałbym skierować do słuchaczy zagadkę. A do najmłodszego pokolenia może właśnie te słowa skieruję. Które przykazanie jest najdłuższe z 10? No, moim zdaniem jest chyba z 10 tych przykazań, to chyba odnośnie święcenia soboty. Na pewno. Drugie miejsce chyba zajmuje drugie przykazanie. Na pewno. A trzecie miejsce, 10. Zwróćcie uwagę, że w tych 3 przykazaniach ludzie coś tam nieraz pozmieniali. Dlatego Pan Bóg, mówiąc o dniu sobotnim, we wprowadzeniu, jakie słowo kluczowe zawarł? Pamiętaj. Pamiętam. Co to dla was oznacza? Słowo pamiętaj. Bóg powiedział pamiętaj, abyś dzień sobotni święcił, kiedy tłumaczymy z księdza Jakuba Wójka. I tak jakby cała ludzkość, jakby wszyscy ludzie zapomną o tym dniu. Bo ludzki rozum jest krótki i ludzie czasami zapominają takich prostych rzeczy. I Bóg specjalnie w dekalogu umieścił słowo pamiętaj, aby ludzie pamiętali, że jest Bóg Stwórca i Pan Wszechświata, żeby w tym dniu każdy człowiek przyszedł i oddał mu pokłon. I ja tu wracając do tego odnośnie proroka Izajasza 58 rozdziału, jest tak pięknie napisane: błogosławieństwo przestrzegania sabatu. Jeżeli powstrzymasz przepraszam, swoją nogę od bezczeszczenia sabatu, aby załatwiać swoje sprawy w moim świętym dniu i będziesz nazywał sabat rozkoszą, a dzień poświęcony Panu godnym czci i uczcisz go nie odbywając w nim podróży, nie załatwiając swoich spraw i nie prowadząc pustej rozmowy, wtedy będziesz się rozkoszował Panem, a ja sprawię, że wzniesie się ponad wyżyny ziemi i nakarmię cię dziedzictwem twojego ojca Jakuba, bo usta Pana to przyrzekły. I jeszcze 2 wersety. Bardzo piękne, z 56 rozdziału. I Bóg mówi tak. Cudzoziemców zaś, którzy przystąpili do Pana, aby Mu służyć i aby miłować imię Pana, być Jego sługami, wszystkich, którzy przestrzegają sabatu, nie bezczeszcząc Go i trzymając się mojego przymierza, wprowadzę na moją świętą górę i sprawię im radość w moim domu modlitwy, gdyż mój dom będzie zwany domem modlitwy dla wszystkich narodów. Jakie cudowne Boże błogosławieństwo. Pięknie to przedstawiłeś i wyakcentowałeś. Chciałbym też przez moment zwrócić uwagę na ciekawą konstrukcję tego przykazania. Przecież ono mogło brzmieć tak. Pamiętaj, abyś dzień 7 święcił.
Bo przecież są przykazania, nie zabijaj, nie kradnij, dwuwyrazowe przykazania. A to jest bardzo długie przykazanie. I w nim jest też zawarta myśl, co należy robić i dlaczego. I jeszcze raz bardzo proszę, abyśmy zwrócili uwagę na te części. Pamiętaj, co masz robić, dlaczego, kto to nakazuje i pod tym kątem wysłuchajmy całego przykazania. Bardzo proszę, może ktoś przeczyta. Przykazanie dotyczące święcenia dnia sobotniego. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale 7 dnia jest sabat Pana Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. Gdyż w 6 dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a 7 dnia odpoczął, dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. Końcówka podkreśla prawodawcy. Dlatego pobłogosławił Jahwe dzień sabatu i uznał go za święty. Amen. Pobłogosławił. To jest coś takiego nieuchwytnego, niesamowitego. Mieć Boże błogosławieństwo, a nie mieć, to jest różnica, prawda? Trudno to ująć we wzory matematyczne, zapisać i opisać. Ale czuje się błogosławieństwo Boże w postaci pokoju w sercu, radości, takiego odczuwania szczęścia, dobrostanu, przyjaźni z innymi. Jest to czas na przyjaźń z sobą, z najbliższymi, z kolegami, z rodziną i z Bogiem. Ale zwróćcie uwagę, że przykazanie, które jest zawarte w 5 Mojżeszowej i w 5 rozdziale, ono tam troszeczkę się różni od tego, które przeczytaliśmy. I czy zauważyliście, jaki aspekt jest tam mocno podkreślony, który jest niezwykle ważny w tych właśnie dniach? Może nie każdy tydzień jest taki ciężki. Czasami jest lżej dużo. Ale jaki tutaj aspekt mi się tak nasuwa po przeczytaniu z 5 Mojżeszowej właśnie tego przykazania, to jest na samym końcu jest takie fajne, ciekawe sformułowanie. Tak jak i ty. W całym przykazaniu mówi, że nie będzie pracował ani twój sługa, ani twoja żona, ani twoja córka, ani twój syn, ani nawet zwierzęta, które wykorzystujesz do pracy, też nie będą pracowały w tym dniu. Tak, jak i ty. Mhm. Daj innym takie prawo do odpoczynku, jakie sam posiadasz. A z czym się to wiąże? Ten sabat w tym momencie staje się dniem, kiedy wszyscy ludzie są równi. Każdy, tak jak i ty, ma prawo do tego, żeby odpocząć. Tak samo odpoczywał też Jezus Chrystus, przebywając na tej ziemi w dniu sobotnim. W każdym dniu sobotnim, a w Ewangelii Łukasza w 4 rozdziale i w 16 wierszu czytamy, że według swego zwyczaju chodził na zgromadzenie w dniu sobotnim. Chodził do zboru, prawda? Tak byśmy to wyrazili współczesnym językiem. A pomimo tego bardzo wielu ludzi uważa, że Jezus Chrystus całym swoim życiem przekreślił sabat. No jest to niemożliwe, bo choćby ze względu na to, o czym powiedzieliśmy na początku, no i całkiem, i teraz też w czasie dyskusji, o czym ja w zasadzie powiedziałem na początku, to, że Jezus jest Panem sabatu. Dlaczego jest Panem sabatu? Bo jest też Stworzycielem, o czym czytamy w Ewangelii Jana w 1 rozdziale. To są przepiękne słowa, które mówią o Bogu, o Jezusie, jako stworzyciel, tym, który stworzył. Ja myślę, że przekreślił te faryzejskie przepisy nieżyciowe, które, to jarzmo, które sami sobie narzucili. Natomiast Jezus był stosował miłosierdzie do grzesznika, miał bardzo czułe serce i nie mógłby wytrzymać tego widoku osoby chorej, cierpiącej w sabat. Pragnął jej ulżyć natychmiast. I nie był zainteresowany przestrzeganiem bezdusznych, formalnych przepisów narzuconych przez człowieka, tylko czynieniem aktu miłosierdzia względem bliźniego. Przeczytajmy ale to w Mateuszu. Mi tutaj. Przeczytajmy w Mateuszu to w 12 rozdziale od 1 do 13. Zapraszam, może ktoś przeczyta.
Bo to jest znamienny tekst, znamienny fragment, który często bywa interpretowany jako akt przekreślenia sabatu, że Pan Jezus swoim życiem przekreślił świętość dnia sobotniego. Chciałbym zauważyć, że gdyby tak było, to by zgrzeszył. Mm-hmm. Jasne. Ale jeżeli Jezus przedstawił się właśnie jako, i tu przeczytam sobie zaraz te wersety, jako Pan sabatu, to czy mógłby chcieć jako Pan zrezygnować z tego dnia? Tym bardziej, że od początku Biblii widzimy, że Bóg, jeżeli chce się przedstawić komuś, to mówi, że jest stworzycielem nieba i ziemi. To jest taka jego wizytówka. My też mamy częstokroć jako pracownicy jakiejś firmy, jakieś wizytówki, gdzie się przedstawiamy, a nawet własne osobiste też, gdzie to jest moja wizytówka, nie? I zostawiamy pewien ślad, znak, że to kim jest... Kim jestem. Tak, prawda? Kim jestem. Firmy mają swoje loga i tak dalej. Tak. Bóg też ma takie swoje logo, którym właśnie jest sabat. I nagle, no ja wiem, że zdarzają się firmy, które zmieniają loga, ale czy Bóg, który jest niezmienny, nagle najpierw mówi, że to jest mój znak, że ja jestem stworzycielem i to jest sabat właśnie z tym znakiem, a później rezygnuje z tego. Kochani, Leszek podsunął mi pewną myśl, którą chciałbym też zasygnalizować. On nawiązał do loga, do znaku firmowego. A czy zauważyliście, że sobota w Piśmie Świętym też jest przedstawiona jako znak między Bogiem a ludem Jego? Mhm. W 31 rozdziale II Mojżeszowej, w 13 tekście jest, bo czy takie teksty byśmy sobie szybciutko znaleźli, może ktoś mi pomoże. Przełóżmy sobie, co we współczesnych czasach oznacza znak. Więc druga Mojżeszowa, 31 rozdział, 13 wiersz. Ja już mam Ezechiela. 31, 13. Tak. Ja mam Ezechiela już. Czytam. Tak. Powiedz synom izraelskim, zaiste przestrzegać będziecie sabatów moich, gdyż to jest znakiem między mną a wami, po wszystkie pokolenia wasze, abyście wiedzieli, że ja Pan, który was poświęcam. Dobrze. Z Ezechiela 20, 12 ktoś ma? Święćcie moje sabaty i niech będą znaki między mną a wami, aby wiedziano, że ja Pan jestem waszym Bogiem. A 12 jeszcze przeczytam. Nadałem im również moje sabaty, aby były znaki między mną a nimi, aby wiedzieli, że ja Pan jestem tym, który ich uświęca. Słuchajcie, ja nie noszę obrączki, bo już jestem takim Panem, jest starszym, ale gdybym był młodszy, to nosiłem obrączkę. I ona była znakiem czego? Miłości. No. Miłości, związku między mną i moją żoną. A gdybym tą obrączkę zdjął i rzucił na ziemię pod nogi żony, co by to oznaczało? Rezygnacja. To by miało bardzo dużą wymowę. Słuchajcie, dzień święty, sobotni jest znakiem między Bogiem i Jego ludem. Mhm. Jeżeli ten znak przekreślasz, to przekreślasz związek między sobą a Bogiem swoim. Odnośnie czwartego przekazania, Bóg w samym centrum dekalogu, w czwartym przekazaniu, palcem napisał, własnoręcznie, napisał, że pamiętaj, aby dzień sobotni święcił. I to jest takie centrum dekalogu i tam jest podane imię, tytuł i terytorium. A więc tytuł jako Pan Bóg Twój, znaczy imię jako Pan Bóg, tytuł jako Stworzyciel, a terytorium jako Stworzyciel nieba i ziemi. A więc pieczęć Boża zawarta jest w samym centrum dekalogu. Z kolei chciałbym dodać, że dość mocno jest podkreślane w Księdze Objawienia, że w dni ostateczne właśnie ten znak sobotni oraz kwestia oddania chwały, oddania pokłonu komu, czy zwierzęciu, czy Bogu, będzie bardzo znaczna, taka szczególna właśnie taka rzecz. Oddanie priorytetu, komu ja służę, kogo bardziej, kogo chcę, akceptuję w swoim życiu, tak? I to okaże bardzo taki wpływ na ostateczny los człowieka, czyli przyznanie tego autorytetu, a Pan Bóg mówi, że ja jestem Bogiem i właśnie co,
dotyczy tego znaku, że sabat jest tym moim znakiem, a więc nieprzyjęcie tego sabatu faktycznie pokaże, że nie skłaniam się przed Panem Bogiem. To tak samo jak właśnie rzucenie tej obrączki. Tak? Czy święcąc sabat akceptujemy naszego Boga jako stworzyciela, odkupiciela i zbawiciela? To nie jest tylko formalne święcenie sabatu. To jest głęboka wymowa tego. Więc jeszcze raz podkreślmy, my nie czcimy dnia. Mm-hmm. My czcimy Boga, stworzyciela, odkupiciela, zbawiciela, tego, który wkracza w nasze życie i zmienia je, powoduje mm-hmm. uświęcenie. Mm-hmm. To jest naprawdę ważny moment naszego chrześcijańskiego doświadczenia. Ale ponieważ chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę też na teksty z Nowego Testamentu, właśnie z Mateusza z 12 rozdziału. Prosiłbym, abyśmy nasze umysły już w tę stronę skierowali, ale Leszek również zgłaszał się. Ja chciałem powiedzieć, że to była pierwsza prawda, którą odkryłem w Słowie Bożym. Ja kiedyś byłem zwolennikiem niedzieli. Byłem w społeczności ewangelicznej i nawet jak ktoś powiedział, że sobota jest dniem świętym, to byłem tak bym rozścieczony, tak bym zły, że normalnie bym człowiekowi mógłby nawet przykrość wyrządzić. Ale dopiero kiedy zacząłem czytać Pismo Święte i studiować Pismo Święte wraz z ludźmi, którzy święcą sobotę i odnalazłem na kartach Pisma Świętego, że Jezus Chrystus jest Panem Sabatem i sobota jest Dniem Świętym, to Duch Święty przekonał mnie do tej prawdy. I teraz, tak jak byłem kiedyś anty-sobotę, teraz jestem zwolennikiem bronić prawa Bożego i Dnia Pańskiego, które sam Jezus Chrystus powiedział, że jestem Panem soboty i chwała Bogu i cieszę się, że mogę ten dzień zachowywać i nie tylko zachowywać, ale przekazywać innym ludziom o tej zaginionej prawdzie, która jest w Słowie Bożym. Czy ja dobrze pamiętam, że ty byłeś ewangelikiem? Tak, byłem ewangelikiem. To chciałbym ci zadedykować i też słuchaczom, protestantom taką myśl. Właśnie też z mojego ulubionego katolickiego katechizmu ludowego księdza profesora Spirago. Jeśli protestanci twierdzą, że uznają tylko Biblię, to święcąc niedzielę zaprzeczają temu, gdyż w Biblii nie ma wcale mowy o święceniu niedzieli, tylko o święceniu sabatu. Jeden nawet z duchownych powiedział, że możecie przeczytać całe Pismo Święte od księgi Genezis, rodzaju do Apokalipsy, nie znajdziecie ani jednego wersetu, ani jednej linijki o święceniu niedzieli. Pismo Święte nakazuje święcenie soboty, które my tego nie akceptujemy. Skomentujmy krótko ten 12 rozdział. Tam jest wyrażona taka myśl, że nie można sobotę czynić takim suchym dniem zakazów, nakazów, ostrych sformułowań. Podkreślona jest tutaj myśl, że należy miłosierdzie więcej cenić, aniżeli jakieś przepisy tego typu, że o, nie wolno bawić się w kółeczko, nie wolno iść na spacer do lasu. Bezsensem jest rozstrzyganie, czy wolno wyciągnąć owcę z dołu, która wpadła do dołu, czy też nie. Czy zatroszczyć się o osoby, które cierpią w domach na przykład pomocy społecznej, a ranki tam wyglądają nieraz naprawdę bardzo tak ciężko. Mało elegancko, ciężko, prawda? Ciężko. Ale ktoś musi to wykonać. Tak. Bo człowiek, zwierzę, ważniejsze jest od takiego komfortu, że ja sobie ustalę, że tyle kroków mogę zrobić w sobotę, ziarno nie będę do ręki brał, jabłka nie będę zrywał, innym nie pomagam. Bo później jak są takie obostrzenia w stosunku do własnej osoby, to bardzo łatwo nas rzucać też ten pogląd innym. Mhm. A dzieci, starcy, ludzie w potrzebie, którym się domy palą,
którzy są głodni, którzy teraz gdzieś tam zamarzają, potrzebują naszej chrześcijańskiej wrażliwości. I czy to jest sobota, to nie jest ważne. Ty masz poświęcić czas, siły, nawet czy się zbrudzisz, czy nie zbrudzisz, to nie jest ważne, bo człowiek jest ważniejszy od twojego wypoczynku. Widzimy, że Jezus Chrystus pokazał nam prawdziwe odpocznienie, jakie On ustanowił. A więc, że trzeba czynić miłosierdzie, trzeba czynić dobro dla bliźniego człowieka. I to jest najważniejsze. Największe cuda, jakie dokonywał, to Pan Jezus w sobotę. W sobotę. I karmił tysiące ludzi i uzdrawiał chorych, trędowatych. I to były największe rzeczy, które się dokonały. A więc pokazał, że mamy nie tylko miłować Boga w sobotę, ale czynić miłosierdzie dla drugiego człowieka, dla tych, którzy są w potrzebie. Ja chciałbym przeczytać te wersety z 12 rozdziału Ewangelii Mateusza, o których wielokrotnie już wspominaliśmy. W tym czasie szedł Jezus w sabat wśród zbóż, a uczniowie Jego byli głodni i poczęli rwać kłosy i jeść. A gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli do Niego: oto uczniowie Twoi czynią, czego nie wolno czynić w sabat. A On rzekł im: czyż nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy był głodny, on i ci, którzy z nim byli? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie wolno było jeść jemu ani tym, którzy z nim byli, tylko samym kapłanom. Albo czy nie czytaliście w zakonie, że w sabat kapłani w świątyni naruszają sabat, a są bez winy? Ale mówię wam, że tu jest coś większego niż świątynia. Chciałbym zwrócić uwagę na te słowa Jezusa. Dlaczego On powiedział w ten sposób, że tu jest coś większego niż świątynia? Byli na polu wśród zbóż, a oni mówią, że tu jest coś większego niż świątynia. To miejsce było uświęcone Jego obecnością. I dalej. I gdybyście byli zrozumieli, co to jest miłosierdzia chcę, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Amen. I tu jest, mamy całą wykładnię, co należy w sabat czynić. Jak go zachowywać, jak go uczcić. I może jeszcze ten właśnie 8 werset. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem sabatu. Amen. Kochani, Pan Jezus Chrystus zarówno swoim życiem, jak swoją śmiercią potwierdził ważność dnia sobotniego. Zauważmy, że stworzenie, a zbawienie to równoważne dzieła. Za pierwszym razem Bóg powołał do życia koronę stworzenia ludzi, a przez zbawienie dał nam to życie jeszcze raz. I tak jak po stworzeniu odpoczął, to zwróćmy uwagę, że gdy Pan Jezus Chrystus zmarł na krzyżu, to w zasadzie gdy zmarł, to za 2 minuty mógł zmartwychwstać, tak? Ofiara byłaby dokonana? Tak. A co się stało? Odpoczął w sabat. Ciekawe, prawda? Zgodnie z przykazaniem odpoczywał w grobie. Ten dzień, tak jak kiedy stwarzał z Ojcem i Synem i Duchem Świętym świat, dnia siódmego odpoczął, uszanował ten dzień, tak samo i w grobie uszanował, więc jest Zbawicielem i jest Stworzycielem podwójnie. Za pierwszym razem odpoczął? I za drugim. I za drugi raz. Za drugim razem odpoczął. Ale zwróćmy uwagę, że nie tylko on odpoczął, ale otoczenie jego odniosło się do dnia sobotniego z wielkim szacunkiem. Pochowali swojego Stworzyciela w grobie. On zmartwychwstał w poranku następnego dnia, ale zarówno Pan Jezus po całym dziele zbawczym odpoczął, jak i całe jego otoczenie. Czy moglibyśmy jeden z tych fragmentów z 4 Ewangelii przeczytać? A potem prosił Piłata Józef z Arymatei, który był potajemnie uczniem Jezusa z bojaźnią przed Żydami, aby mógł zdjąć ciało Jezusa i pozwolił Piłat. Poszedł więc i zdjął ciało Jego. Wszedł też Nikodem, ten, który poprzednio przybył w nocy do Jezusa, niosąc około 100 funtów mieszaniny miry i aloesu. Wzięli tedy ciało Jezusa i zawinęli je w prześcieradło z wonnościami, jak Żydzi mają zwyczaj chować umarłych. A na miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy
grobowiec, w którym jeszcze nikt nie był złożony. Tam więc z powodu żydowskiego dnia przygotowania, że blisko był grób, położyli Jezusa. A pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, przyszła Maria Magdalena do grobu, ujrzała kamień odwalony od grobu. Gdyż w tym dniu Pan Jezus Chrystus zmartwychwstał, ale w sobotę odpoczął. Dlatego Pan Jezus ma pełne prawo nazwać siebie Panem Sabatu. A jeżeli On jest Panem Sabatu i On jest naszym Panem, z tego więc wynika, że sobota powinna być naszym świętem. Gdyż lud Boży Starego i Nowego Testamentu czcił Boga w dniu siódmym, w dniu sobotnim. Czy moglibyśmy się pomodlić, aby ta oczywista prawda była udziałem całego chrześcijaństwa? Bardzo proszę, Witku, pomodlić się. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że jesteś Stworzycielem oraz naszym Zbawicielem, za to, że jesteś Panem Sabatu, za to, że jesteś naszym Panem. Dziękujemy Ci za to, że dzisiaj możemy tutaj się spotkać w Twojej, wierzymy, obecności. Dziękujemy za to, że możemy nazywać Cię naszym Ojcem. Prosimy, niech ten dzień święty sobotni będzie naszym świętem. Prosimy o odpoczynek i o prawdziwą taką obecność Twoją w naszym życiu, a szczególnie również w dzień sabatu. Bądź z nami i oddajemy się w Twoje ręce. Niech Ci chwała za wszystko będzie. Amen. 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 Zakończyliśmy dzisiejsze studium i chciałbym Wam serdecznie podziękować za udział w dyskusji. Tobie, Alu, Witku, Leszku i Leszku. I w naszym wspólnym imieniu chciałbym podziękować widzom za uczestnictwo w przysłuchiwaniu się właśnie w przebiegu tej dyskusji. Chciałbym Was zaprosić na następne spotkania i następne będzie na temat troska o stworzenie.